20 Mateusz Kardas, 21 Mateusz Nowak, 22 Jakub Banach, 29 Adrian Dziennik, 31 Donatas Nakrosiów. I proszę Państwa, przed meczem mała uroczystość. Otóż wylicytowano koszulkę pierwszego zespołu siatki na rzecz zawodnika karbarni Kamila Kuczaka, który musi przechodzić leczenie i rehabilitację w sytuacji nowotworu, choroby nowotworowej. Tak więc dołożyliśmy się, żeby temu zawodnikowi pomóc. Koszulkę wylicytowała pani Gabriela Kwitkowska za kwotę 750 zł. Dziękujemy. Plus 5 Szymon Lewicki, 6 Marcel Tyl, 7 Aleksandr Jacenko, 10 Krycia Łukasz, 11 Marcin Stefanik, 16 Wojciech Pieniarz, Pecella, który w dniu dzisiejszym po raz pierwszy prowadzi zawody na naszym stadionie. Ja w imieniu pracujemy się, że nasz zespół będzie. Rekreacji oraz klub tenisa stołowego serdecznie zapraszają Kania. Ósma minuta spotkania, bramkę od razu. I proszę Państwa, wyrównująca bramka dla naszej drużyny. A jej zdobywcą Michał!
Jeszcze raz apeluję do kibiców, do tej siatki. Proszę Państwa, druga bramka dla zespołu gości. I garbami. Kraków do przerwy prowadzenie zespołu gości. Pano Czega, główny sponsor sekcji piłki nożnej. Grupa kapitan Iwan Agudo Martinez, numer 28. Kamil Adamek, serdecznie witamy tych zawodników. Nowotworowej zawodnika Garbarni Kamila Kuczaka jest. Yeah.
I proszę Państwa, wyrównująca bramka dla naszego zespołu, a jej zdobywca Kamil! Zmiana w zespole gości, na boisko wejdzie numer 7, Wojciech Słonka. Siarka pokonała drużynę Garbarni z Krakowa. Oby to były tak zwane pierwsze zwycięstwo, ale nie ostatnie. Myślę, że ci zawodnicy w tym meczu Siarka Garbarnia 3 do 0. I ja jeszcze raz. Łukaszowi Leceni i całemu zespołowi szkoleniowemu ja szczególnie. Bardzo fajna pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Graliśmy tak, jak sobie założyliśmy, czyli mniej więcej ta organizacja gry i scenariusz, jaki gdzieś tam sobie nakreśliliśmy na to spotkanie, był realizowany
bardzo fajnie i to rzeczywiście funkcjonowało tak, jak bym sobie tego życzył i nawet powiedziałem w szatni po meczu, że ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była naprawdę bardzo dobra, z wyjątkiem oczywiście momentu, kiedy tracimy bramkę w sposób, no już można powiedzieć, tradycyjny. Po przerwie straciliśmy tą kontrolę nad grą, nie utrzymaliśmy przede wszystkim piłki tak, jak to było wcześniej i niestety, ale takie są niestety charakterystyczne rzeczy związane z pracą z tak młodym zespołem, gdzie wychodzisz na 5 młodzieżowców i tak naprawdę musisz się spodziewać tego, że młody człowiek jest bardzo chimeryczny. Jak zagrał pierwszą połowę bardzo dobrze, to w drugiej już niekoniecznie musi tak samo to wyglądać. I tym się borykamy od początku sezonu. Plus dramat, jeśli chodzi o obronę pola karnego i takie są konsekwencje, że dzisiaj wracamy z Tarnobrzega bez punktów. Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy mecz to naprawdę był mecz, w którym wreszcie zawodnicy zaczęli wierzyć w swoje umiejętności, bo to jest ja z nich od początku, kiedy przyszedłem, poinformowałem ich, że ja w nich wierzę. Natomiast bardzo ważną było funkcją, żeby oni też w siebie wierzyli. Chciałem podziękować przede wszystkim też kibicom, którzy bardzo dobrze kibicowali, napędzali nas w drugiej połowie. Bo trzeba też wziąć pod uwagę to, że graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Zespołem, który się utrzymał przy piłce, który dominował w tej można powiedzieć materii, który cały czas kreował grę. Mieliśmy olbrzymie problemy, jeśli chodzi o taktyczne, jeśli chodzi o zespół Garbarni. W drugiej połowie zdecydowanie zmieniliśmy taktykę na to, żeby już grać wysoko, zdecydowanie ryzykowaliśmy, wiedzieliśmy, że jak nie zaryzykujemy, to nie uda nam się wygrać. Trochę nam pomogła sytuacja, że graliśmy też jednego więcej, ale czasami to nie pomaga. Pamiętajcie o tym, że w piłce jest tak, że to jest nie zawsze tak, że jednego więcej, to się łatwiej gra. Zawodnicy byli pod dużą presją, tak więc cieszę się, że utrzymali, można powiedzieć, mimo niekorzystnego wyniku po pierwszej połowie, że pokazali charakter, za co im dziękuję. Kibicom za to, że kibicowali, można powiedzieć, naprawdę w taki sposób, gdzie nas motywowali. I podsumuję tak ten mecz, tak więc dziękuję. Jeżeli nie damy z siebie wszystkiego, to nie wygramy meczu. Na razie jesteśmy w sytuacji odbudowania zawodników, jeśli chodzi o zdrowie. Wiemy doskonale, że mieliśmy bardzo dużo kontuzji i odbudowujemy ich fizycznie. I to jest dla nas kluczowe. Jak będziemy mieć zdrowie, to więc będziemy mogli tą taktykę jeszcze lepiej realizować. Nie tylko w drugiej połowie, ale przede wszystkim w pierwszej. Z tak dobrym zespołem, jakim była Garbarnia.